plecach. Noszyłem zakupy. Daj, super. Halo, halo, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Jacek Gałuszka. Ja od 20, prawie 2 lat pomagam psom i ich opiekunom dogadać się, rozwiązać problemy i prowadzić szczęśliwe życie. A spotykamy się tutaj jak co środę w gronie miłośników psów, aby pogadać o sprawach, które są dla nas ważne, ciekawe, inspirujące i żeby czasami po prostu pobyć ze sobą przez godzinkę. Także taki jest dzisiejszy cel, abyśmy poświęcili ten czas, który mamy ze sobą, na rozkminienie tematu, czy kolczatka może być przez psa lubiana, albo inaczej, czy kolczatka rzeczywiście, zastosowanie kolczatki może pomóc psu w pewnych sytuacjach. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że temat jest mocno kontrowersyjny, przede wszystkim dlatego, że wśród wyznawców religii pozytywnej jest takie przekonanie, że każde zastosowanie jakiegokolwiek narzędzia, które nie mieści się w kanonie narzędzi aprobowanych i, że powiem, uświęconych przez pozytywną ideologię, jest po prostu zbrodnią. I dodatkowo przypisuje się osobom, które takich narzędzi używają, najgorsze intencje, najgorsze cechy moralne. I dodatkowo mówi się o tym, że to na pewno jest znęcanie się nad psem, że to jest po prostu karygodne i wszystko należy po prostu najlepiej od razu ukarać i zakazać stosowanie jakichkolwiek narzędzi takich jak kolczatka. Mam nadzieję, że uda się mi zrobić w przyszłości taki materiał. Zaproszę osoby właśnie ze krajów skandynawskich, gdzie używanie kolczatek, obroży elektronicznych jest zabronione, żeby podzieliły się z nami tym, w jaki sposób wygląda droga psa, który ma problem w tychże krajach. Czyli na początku próbujemy przy pomocy smaczków, potem podajemy leki, na końcu jest eutanazja i droga do eutanazji jest bardzo krótka wbrew pozorom. Więc jeżeli naszym wyborem ma być eksterminacja psów, to rzeczywiście pomysł na tego typu scenariusz jest świetny. Oczywiście sarkazm. Chciałbym też serdecznie bardzo, bardzo pozdrowić wszystkich, którzy już tutaj wśród nami są. Paweł napisał, że pozdrawiamy z Zefirkiem. Zefirek, jak zwykle ze spaceru po gdańskiej Oruni. Niestety jest ciemno i zimno. Czekamy na wiosnę. No dopiero, wiesz, piękna złota jesień, a ty już na wiosnę czekasz. Super. Ja powiem ci, też nie bardzo lubię ten czas roku. Aferka właściwie nie ma nic przeciwko, tak? Ona lubi każdą porę roku i jest szczęśliwa. Niedługo, za 2 tygodnie jedziemy, za tydzień jedziemy na zjazd egzaminacyjny kursu trenerskiego, a słuchajcie, za 2 tygodnie jadę do więzienia. Dla tych wszystkich, którzy się już przedwcześnie ucieszyli, że jadę do więzienia, bo ktoś mnie chce zamknąć, otóż nie, jadę do więzienia, naprawdę, gdzie jest 4 instruktorów szkolenia psów, przewodników psów służbowych, i dla tych instruktorów będę miał specjalne szkolenie, więc jestem bardzo tym podekscytowany. Będziemy pracować po prostu z 4 specjalistami w całej Polsce, którzy znają się na szkoleniu psów służbowych, i to bardzo specyficznych, prawda? Także ekstra. Pewnie jakiś tam materiał z tego wydarzenia też Wam pokażę. Tak, tak.
Dziś przeczytałam tekst o obrożach elektronicznych, to bestialstwo, draństwo i ohyda tego używać. Ciekawa jestem, co by napisali o mnie, ja używam noży. Wiesz, bra, dzisiaj... Sorry. Ale ja mam... Dzisiaj się dowiedziałem o tej strasznej zbrodni, która się zdarzyła chyba w Poznaniu, gdzie właśnie przy pomocy noża jakiś człowiek zamordował dziecko. I to właśnie to mi pokazuje, znaczy to, o czym zawsze mówię, tak, że to nie narzędzie jest czemukolwiek winne, tak, bo to nie narzędzie, tylko to człowiek, który się nim posługuje, może zrobić coś strasznego i nożem można właśnie popełnić zbrodnię, albo tym samym nożem możesz ukroić chleb i się z kimś podzielić. To tak naprawdę zależy od człowieka, który tego noża używa, więc to samo, absolutnie to samo zawsze mówię o wszelkich narzędziach, jakich używamy do komunikacji z psem, czy to będą właśnie obroże elektroniczne, czy to będą behawioralne smycze treningowe, czy to będzie kolczatka. Każde z tych narzędzi ma swoje zastosowanie, ale pod warunkiem, że człowiek, który tego narzędzia używa, wie, co robi, jak i po co to robi, jaki jest jego cel, jaki jest sposób użycia tego narzędzia i w jaki sposób i właśnie ma zawsze na względzie dobro psa, z którym pracuje. Tak? Natomiast bardzo wiele takich opinii, prawda, że to jest bestialstwo, draństwo i ohyda, zresztą zapraszam, będę o tym chyba w kolejnym jakimś odcinku takiego cyklu pod tytułem Przemyślenia z doświadczenia, pewnie na Facebooku, jak mnie śledzicie, to zobaczyliście, że już parę tam takich tekstów jest. Postanowiłem też o tym trochę napisać, bo jest to absolutne wykoślawianie, przeinaczanie i reinterpretacja różnych pojęć, ale też takie etykietyzowanie, czyli nadawanie po prostu etykietek, pieczątek czemuś, czego nie lubimy, prawda? Draństwo, bestialstwo, no tak samo myślę, że moglibyśmy spokojnie w ten sposób określić narzędzie uwielbiane przez wielu pozytywnych szkoleniowców, które się nazywa Gentle Leader, tak? To jest obroża uzdowa, którą się zakłada na pysk psa i która skręca mu szyję. Kiedy ciągnie albo kiedy się rzuca do innego psa, dostaje gwałtowny skręt szyi w bok. Czyli to jest skręcacz karku, ale nazywa się Gentle Leader, więc jest pozytywny. Bzdura. Bzdura, nie jest żadnym pozytywnym narzędziem. Natomiast nikt absolutnie z tej strony nie mówi, że należy zakazać tego typu narzędzi. Tak? Natomiast jakby przypisywanie ludziom, którzy potrafią i używać pomocy szkoleniowych właśnie takiej jak kolczatka, obroża elektroniczna, behawioralna smycz treningowa, intencji nieetycznych, tak? Jest po prostu nadużyciem. Jest po prostu nieprawdą. Tak? My sobie... Ci ludzie sobie coś wyobrażają i walczą z własnymi wyobrażeniami, bo oni nigdy nie zapytali, jak tego używacie i co dzięki temu możemy osiągnąć. Rozumiecie? Tak samo ja mogę powiedzieć, że jestem chyba jedną z, no, nie chcę powiedzieć, że pierwszych, ale trochę tak, osób w Polsce, które po prostu wprowadziły kliker do szkolenia. Naprawdę. Wyobraźcie sobie, że w 2002 roku, żeby dostać kliker, to trzeba było kombinować i ja mój pierwszy kliker dostałem z Francji od koleżanki. Zresztą była wtedy taka lista kliker, której już nie ma na Yahoo. To jest prehistoria, jeszcze przed Facebookiem. I większość tych ludzi, którzy teraz są tacy właśnie ultra hiperpozytywni, to gdzieś tam byli, znaczy gdzieś się z nimi spotkałem, czasami byli moimi studentami. Dzisiaj mnie spotkała taka zabawna historia, kiedy, słuchajcie, studentka mojego studenta
wyciągnęła kawałek mojego tekstu i zaczęła, prawda, sobie tam po nim jechać i go tam krytykować i w ogóle dopisywać jakieś tam swoje komentarze. I powiem szczerze, mnie to rozbawiło. Znaczy nie dlatego, że jestem dziadersem, który mówi, mogłabyś być moją córką, jak ty bez szacunku się odnosisz, bo każdy ma prawo oczywiście do swojego zdania. Jeśli ono jest uzasadnione, to ja je szanuję. Ale po prostu argumenty, które ta osoba przytacza, są tak śmieszne, że nawet stwierdziłem, że nie będę z tym dyskutował. A jednym z takich moich ulubionych jest to, ja tam pamiętam, że napisałem w jednym tekście, że twój pies nie rozumie tego, co do niego gadasz, więc przestań, czy jakoś tak, nie? Chodziło mi o to takie tiutianie, nie? No i to piesko, żebyś ty wiedział po prostu, co tam, prawda, będzie, no co, no dlaczego mi to robisz, jak ja tyle się o tym staram, żebyś ty tego nie robił i coś tam. O tego typu gadanie mi chodzi, oczywiście nie na, o naukę komet. Ale, słuchajcie, w tym swoim takim zelockim zapale napisała, nie wiem, czy nie użyła takiego przypadkiem zwrotu, nie wiem, bo nie pamiętam, to od razu zastrzegam, żeby nie krzywdzić kogoś, kto, że amerykańscy naukowcy, to ja uwielbiam ten zwrot, ale że czy stwierdzono, że pies może się nauczyć aż odznaczenia tysiąca słów, więc, że to moje stwierdzenie jest nieprawdziwe. Znaczy, ja tam w tych moich opowieściach, czy jakby w tych moich tekstach, ja nie prowadzę naukowego dyskursu. Ja po prostu dzielę się doświadczeniem, swoimi refleksjami, piszę je po prostu, siadam sobie rano i piszę to, co jest moim 20-letnim doświadczeniem. Nie musicie się z tym zgadzać, nie ma problemu. Ale a propos tych tysiąca komend, ja sobie myślę, zaraz. Ja pamiętam, rzeczywiście był taki Border Collie Guinness, który poznał 200 różnych słów i potrafił uczyć się przez eliminację, to też prawda. I te doświadczenia robiono w Lipsku, robiła to Julian Kamiński, ale może ona zna jakieś badania, których ja nie znam, na które się oczywiście nie powołuję. I przypomniała mi się historia, jak przyszedł kiedyś do mnie pan, który właśnie gdzieś tam usłyszał o tych badaniach i mówi tak, że proszę pana, ja mam Bordera, to są najinteligentniejsze psy na świecie, i one potrafią rozumieć 200 komend. Ja chciałbym, żeby pan mojego psa nauczył tych komend. Wow. Myślę, kurczę, co za ambicja, nie? Wziąłem sobie notes, długopis. Mówię, bardzo chętnie. To proszę, zaczynajmy. Niech mi pan podyktuje te komendy, nie? No i facet zaczyna. Siad, waruj, do mnie, noga, łapka. Je, Boże, jeszcze było jakieś tam nie rusz. Może było jakieś kółko, nie? To było 6-7, nie? I słuchajcie, i spękał, i tyle, nie? Wymyślił może 7, nie? A 200, nie? Więc czasami warto troszeczkę tego, wiecie, ten wentylek trochę odkręcić i trochę tego powietrza spuścić, bo to po prostu lepiej robi dla życia, dla samopoczucia. Dobra, ale właśnie zawsze tak jest, że ja sobie tutaj coś gadam, ale też czytam to, co wy piszecie. I Waldemar napisał tak. Panie Jacku, kolczatka może być używana, ale tylko przez osoby, które wiedzą, jak jej używać. A większość właścicieli psów nie potrafi korzystać ze zwykłej smyczy i obroży. Może pan już zakończyć webinar. Pozdrawiam. Prezydent FCI Europe Federation, European chyba, Federation Canine Education Instructors. Pozdrawiam serdecznie moją ulubioną grupę, ale tylko oczywiście trudno się z tobą nie zgodzić, że ona powinna być, czy kolczatka, czy jakiekolwiek narzędzie, powinno być używane przez osoby, które doskonale wiedzą, jak tego używać, o czym mówiłem, w jaki sposób, co chcemy osiągnąć i na co przede wszystkim trzeba zwracać uwagę. Kolczatka niczego jakby nie zastępuje w relacji z psem. Ona tylko działa trochę jak lupa powiększająca, szkło powiększające. A odnośnie tego, że przez osoby tylko, które wiedzą, jak jej używać. Wiecie, jaki jest wielki dramat właśnie w szkoleniu czy w rozwiązywaniu problemów z zachowaniem w tej chwili, który ja obserwuję od lat? Otóż jest on taki, że jedyną narracją narzucaną przez wyznawców pozytywnych ideologii jest to, że wolno stosować tylko smaczki, zabawki, prawda, tylko to takie pozytywne wszystko, tak, no ewentualnie leki. Natomiast
jakiekolwiek zastosowanie awersji jest traktowane jak zbrodnia. Przez co psy po prostu stają się coraz gorsze. Ludzie latami całymi sobie nie radzą z problemami i wreszcie ich frustracja doprowadza do tego, że bez porozumienia z trenerem, i mówię to z całą odpowiedzialnością, bo takie sytuacje znam, bez porozumienia z trenerem sięgają właśnie albo po obroże elektroniczne, albo elektryczne, jak mówią, albo po kolczatkę, prawda? Zakładają to psu i zaczynają się z nim szarpać. Nie? I moim zdaniem to jest ten dramat, że nikt ich nie uczy, jak tego używać, albo wstydzą się powiedzieć, że oni już po prostu mają tego dosyć absolutnie, już muszą znaleźć inny sposób rozwiązania problemu, bo po prostu dłużej tego nie wytrzymają, więc albo tego psa będą musieli oddać, albo będą musieli coś zrobić, może nie wiem, uśpić tego psa, jak w Szwecji, nie? Więc sięgają po narzędzia, które słyszeli, że działają, ale nie wiedzą, jak ich używać i nie dowiedzą się, jak ich używać, bo nikt ich tego nie nauczy, a zwłaszcza ich trener, który jest wyznawcą pozytywnych wyłącznie bodźców, czy pozytywnego wzmacniania. Również na wielu kursach trenerskich nie uczy się ludzi właściwego stosowania narzędzi szkoleniowych, przez co wychodzą trenerzy, którzy mają po prostu tylko jedną nogę, nie? Pozytywną, a kwadrat wzmocnień ma przynajmniej te cztery nogi, tak? Czyli pozytywne wzmocnienie, negatywne wzmocnienie, pozytywne wygaszenie, negatywne wygaszenie. I jeżeli trener nie jest po prostu absolutnie biegły w rozumieniu i stosowaniu wszystkich tych czterech elementów kwadratu wzmocnień, to sobie nie poradzi. Zwłaszcza behawiorysta nie poradzi sobie z problemowymi zachowaniami, ponieważ on jakby operuje tylko połową wiedzy, którą powinien operować. Więc ja pamiętam spotkanie, słuchajcie, wiele lat temu było seminarium w Gdyni, które prowadził Jan Dunbar. Pewnie wielu z was kojarzy tę osobę, bo to jest taka pomnikowa wręcz postać pozytywnego szkolenia psów. Jeden z założycieli APDT, czyli amerykańskiej organizacji zrzeszającej trenerów, przyjaciel Jim Donaldson i tak dalej, autor wielu publikacji, no naprawdę pomnikowa postać. I pamiętam, jak my po tym seminarium zawsze gdzieś tam łaziliśmy, on niespożytą miał energię albo na tańce, albo na piwo, albo gdzieś tam do pubu. I Jan Darba tak ze mną właśnie gadając, mówi, zrób seminarium o obrożach elektrycznych. I ja usłyszałem coś takiego od faceta, który jest w ogóle takim symbolem pozytywnego szkolenia. Byłem zdumiony. Nie wiedziałem, czy dobrze zrozumiałem. Mówię, czy mógłbyś powtórzyć, o co powiedziałeś? Mówię, tak, zrób seminarium o obrożach. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nikt ludziom tego nie mówi, jak to robić. To było naprawdę, nie wiem, 2006-2007, nie pamiętam dokładnie daty. Musiałbym sięgnąć do archiwum. Albo 16. Marta Lichnerowicz będzie pamiętać, bo to ona organizowała. Bo mówi Dunbar, bo ludzie i tak kupują te narzędzia, ale nikt im nie mówi, jak tego używać właściwie, więc robią głupoty, robią krzywdę psom, robią krzywdę sobie, tak? Maja, a ktoś nazywa uzdową obrożę metodą pozytywną? Jesus, tak. Tak, muszę ci powiedzieć, że bardzo wiele, właśnie wielu trenerów wywodzących się z różnych szkół uważa, że stosowanie haltera, czyli obroży uzdowej, jest jak najbardziej zgodne z ich przysięgą wierności tylko pozytywnym metodom. Nie żyj, by przeżyć. Fajny postulat, okej. Okay. Mam pytanie. Jeśli u psa wypracuje się wrogie nastawienie do innych psów, mam na myśli agresję, to kiedyś i tak może zdarzyć się sytuacja, gdy ten zaatakuje bez kagańca, bo przecież już nie atakuje. Wiesz co, to jest... chyba chodzi ci o to, czy pies może trwale zmienić swoje nastawienie? Może. Natomiast wymaganie od niego, że nigdy się nie zdarzy sytuacja nieprzewidziana, jest tak samo sensowne, jak wymaganie od twojego komputera, żeby się nigdy nie zawiesił. Więc jeżeli
nasz komputer, który powinien być niezawodny, i tak się zawiesza, to co dopiero żywe zwierzę, które jest znacznie bardziej delikatne od komputera, nie? Clicker, a wystarczyło kupić frugo. Próbowałem, ja nawet byłem na odpuście i brawie, żeby kupić sobie Clicker, bo kiedyś były takie żabki, które wydawały klik, ale okazało się, że to już niemodne wtedy było. Ale na szczęście Joanna Rawa z Francji mi przysłała, więc miałem prawdziwy Clicker. Agata, cześć Agato. U nas w szpitalu, to jest w Niemczech, do leczenia depresji i nie tylko stosuje się elektrokrampterapię, czy elektrowstrząsy. To też podobne do obroży. Ludzie czekają w kolejce do tej terapii, jest skuteczna, a parę lat wstecz to było dla ludzi nie do pomyślenia. No tak, bo to wiesz, akurat tego typu terapia dla osób, które stoją gdzieś tam z zewnątrz, może wyglądać no dość szokująco, tak? No podejrzewam, że nie masz teatru, gdzie jest mnóstwo ludzi zebranych po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają elektrowstrząsy. Zresztą chyba, o ile pamiętam, kiedyś o tym nawet rozmawialiśmy, w tej chwili często podaje się pacjentowi jakieś środki rozluźniające, czy nawet usypiające, także nie jest to aż tak bardzo spektakularne. Mara, czy uważa pan, dziękuję pani Maro, że przy wprowadzeniu takich narzędzi jak obroża elektroniczna wystarczy poczytać, pooglądać, jak to się robi, czy koniecznie trzeba się do kogoś zgłosić? Zależy od twojego doświadczenia, wiesz? Jeżeli masz duże doświadczenie właśnie w szkoleniu psów, jeżeli wiesz, w jaki sposób pies reaguje, dobrze go czytasz i tak dalej, może wystarczyć. Natomiast jeśli jesteś po prostu właścicielką psa, tak, to ja bym niczego tak naprawdę nie robił tylko i wyłącznie samodzielnie. Jeszcze zależy w jakiej sytuacji. Tak, bo jeśli to jest tylko nauczenie pieska siadania, warowania, podawania łapki, ok. Nie? O, Maja, mój pies słysząc dźwięk kolczatki zaczyna się cieszyć. O, będzie praca. Dajemy. No właśnie, mam przygotowane, słuchajcie, bo nie wiem, czy zaraz felka nie przyjdzie. To jest kolczatka i ona po prostu strasznie wygląda, ale jest to jedno z najfajniejszych narzędzi, których można użyć. Ale uwaga, i to będzie teraz product placement. Ja nie biorę pieniędzy od tej firmy za to, że mówię o ich produkcie, ale nie ma lepszej kolczatki. Mianowicie jest to Hermann Sprenger, że on tutaj pokazuje, ma taki znaczek. Hermann Sprenger zawsze jest oznaczony w ten sposób i te kolce są w dwie strony tutaj, prawda? I są bardzo, bardzo takie zaokrąglone, więc nie robią psu krzywdy, nie drapią mu szyi. Też G-Star produkuje kolczatki plastikowe, które też się właśnie w taki sposób rozpinają, zakładamy psu, zapinamy. To jest akurat mała kolczatka. Te kolczatki Hermana Sprengera też nie zakładamy psu na szyję jak kolię, tylko je odpinamy, zapinamy na szyi ciasno, zaraz za uszami i dzięki temu nie musimy się z psem szarpać. Po prostu ideą stosowania tego narzędzia jest to, aby zwiększyć znaczenie presji i ustąpienia od presji jako sygnału, który pies doskonale rozumie. Myślcie o tych narzędziach jako tak o pasach samochodowych, które zaczynają piszczeć wtedy, kiedy ich nie zapinacie. Jak je zapniecie, przestają piszczeć. Więc wchodząc do samochodu, po prostu zapinacie pasy i dzięki temu one nie zaczynają piszczeć. Tak? Pozwólcie, że ja teraz wam właśnie pokażę film, bo być może pamiętacie nasz film sprzed tygodnia, tak, z Rokim, który właśnie pracował na kolczatce i tam jego właścicielka Ola powiedziała w którymś momencie, że właśnie ta kolczatka jest takim fajnym narzędziem. To wywołało wielką dyskusję, więc pomyślałem sobie, że skoro tak, to zrobimy kolejny film o Rokim, na którym wam pokażę dokładnie, jak została ta kolczatka wprowadzona przez Basię Sobotkę, jedną z trenerek i behawiorystek Wesołej Łapki. Basia akurat jest trenerką i behawiorystką we Wrocławiu.
osobą bardzo doświadczoną, dlatego to ona właśnie prowadziła ten pierwszy trening z wykorzystaniem kolczatki, czy z użyciem kolczatki. Zobaczcie proszę ten film, a później sobie o tym pogadamy. Widzę. Teraz, przepraszam, tylko jedna uwaga. Popatrzcie teraz, jak popatrzycie na jego postawę, to ona jest taka typowo mieszana, defensywno-ofensywna, nie? Czyli z jednej strony on trochę się obawia, ale z drugiej strony chce oddalić mnie, tak? Czyli jeżeli ja wykonam ruch, on się go wystraszy i zacznie wchodzić znowu w ten swój stan. Prawda? Czyli widzicie typowe zachowanie kobiety. Czy musimy pomóc mu ten konflikt rozwiązać? Okej. Mam na imię Ola, to jest Roki. Wyjechaliśmy z problemami takimi jak szczekanie psa w momencie, kiedy wychodziliśmy na spacer, na ludzi, na psy inne, na gwałtowny ruch u dzieci, na rowery, z ciągnięciem na smyczy. On zawsze chodził na flexi, to jest jego pierwszy kontakt ze smyczą taką zwykłą, linkową. Jeżeli chodzi jeszcze o oczekiwania, to ja miałam takie oczekiwania, ponieważ nie wiedziałam kiedy, nie wiedziałam w ogóle na czym polega problem psa. Czy to jest pies reaktywny, czy to jest pies agresywny, czy to jest pies lękowy, czy jego zachowanie to jest agresja, czy to jest wycofanie. Ja nie umiałam tego zdiagnozować, nawet słuchając różnych informacji w internecie. Więc zależało mi na tym, żeby ktoś okiem chłodnym z boku, ktoś kto się zna, żeby spojrzał na psa i powiedział mi tak, to jest pies lękowy, to jest pies reaktywny, to jest pies aktywny, to jest pies agresywny. Żebym wiedziała, co to za pies i żeby powiedzieć, jak mam z tym zachowaniem psa sobie radzić. Widzimy bardzo duży postęp w psie, bo jak wcześniej był bardzo pobudzony, nakręcony, to teraz wchodzi jakby w inny stan swojej psiej świadomości. To widać ogromną różnicę, bo pies jest bardziej wyciszony, spokojny, wyluzowany. Także widzimy bardzo, bardzo duży postęp i też w czasie ćwiczeń naszych tutaj, ale też wtedy, kiedy mamy swobodny czas i misję psa. Najbardziej dla mnie takie wyraźne było to i takie no właśnie magiczne, to, że pies potrafił przejść z tego stanu takiego rozemocjonowania, w zasadzie już następnego chyba dnia to było, po zastosowaniu kolczatki, że od razu potrafił przejść na taki swobodny, slow spacer. To jest coś pięknego. Spacer w takim stanie, czy z psem w takim stanie jest no, relaksem. Te dotychczasowe nasze spacery no, to raczej były taką szarpaniną, także nie było wygodne, a teraz jest bardzo przyjemne. Wielu ludziom słowo kolczatka kojarzy się z jakimś okrucieństwem, szarpaniem się z psem, walką, wiesz, jakimś znęcaniem się nad psem, przemocą wobec psa. Czy w twoim odczuciu rzeczywiście tak jest? Nie. Kolczatka to jest narzędzie, z którym spotykam się po raz pierwszy. My wcześniej kolczatki nie stosowaliśmy, bo nie wiedzieliśmy, jak tego stosować. Nie chcieliśmy też stosować, żeby nie skrzywdzić psa, stosując narzędzie, którego nie znamy i w ogóle nie wiemy, jak używać. Natomiast tu na kursie Super Pies przekonaliśmy się, że kolczatka nie służy do tego, żeby psa zdusić, poddusić, zdławić. To jest narzędzie, które tak delikatne potrafi przesyłać sygnały do psa, że to wystarcza. To jest delikatne. Dobry pies. Dobry pies. Roki. Dobry pies. Super. Czy on jest na coś uczulony? Bo ja mam nie. Dobry pies. Super. I teraz też. Ta ręka jest gotowa do tego, żeby mu popracować. Tak na mleczu. Dobry pies. Za to, że ustąpił. Dobry, super. Tak jak było widać, ja to robiłam tylko palcami. Zagapia się, wychodzę lekko za jego pleców.
i czekam. To jest właśnie to piszczenie pasu w samochodzie, prawda? Dobry pies. Odwrócił wzrok. Trochę sam wywołał. Dobry pies. Aż tak zupełnie podróżnie nie wiem. Dobry pies. To jest super, to tak? Tutaj waszym zadaniem będzie przedłużanie mu tej bliskości u was, bo jak dla mnie smaczek jest takim sygnałem, że zbliża się do bycia blisko skupienia. Dobry pies. Gdzie masz rózgę? Dobry pies. Profilaktycznie mi się przydało. Tak. Dobry pies. Tak jak pokazuję, trzeba to przedłużyć, prawda? Bo on już się nauczył. Dobry pies. Że jest to sygnałem, to, że podajecie smaczek, jest sygnałem do zakończenia pracy. To tak nie może być. Dobry pies. Czyli jak jeszcze nie szczeknął, jeszcze jest chyba... Dobry pies. Odwrócił wzrok, prawda? Dla mnie kolczatka, przekonałam się, nie jest czymś strasznym. To jest super narzędzie przede wszystkim do komunikowania się z psem. Bo jeżeli ja delikatnie dam znać, idziemy w tą stronę, to pies wtedy podąża za tym delikatnym impulsem. Nie muszę stosować jakiegoś wielkiego ciągnięcia wtedy na smycz. Także nie bałabym się nigdy już teraz kolczatki. Gdyby ktoś miał takie problemy z takim psem, jak mieliśmy, to właśnie powiedziałabym, że nie ma się czego bać, tylko że trzeba nauczyć się prawidłowo stosować to narzędzie pod odpowiednim kierownictwem też, żeby to było dobrze wyjaśnione, dobrze poprowadzone. Dobry pies. Sam naturalnie podążył za mną, ale widzieliście, teraz nie napięłam smyczy. Dobry pies. Super. I teraz możecie pracować całą długością smyczy tak naprawdę, bo jeżeli on się zagapi. Dobry pies. Dalej robicie dokładnie ten sam ruch, prawda? Brawo! No ślicznie! Co cię tam ciągnie do damy? Roki, Roki, proszę. Proszę, rokersik śliczny. Brawo! Ale widzisz, nie boi się mnie, nie szczeka. Tak, tak, zmieniło się to bardzo, tak. Brawo! Tak jest, Roki za mną. Brawo! Co to było? Nawet nie zareagował na gwałtowny ruch. No właśnie. Owad gryzący, owad gryzący, a on po prostu, wiesz, nic się nie dzieje. No oczywiście. Ta kolczatka jest czymś magicznym. Ona go jakby wprowadza w stan takiego uspokojenia i potem jak przechodzi na zwykłą obrożę, to się mu to utrzymuje bardzo tak, fajnie. Tak, tak jest. Rokersik, mów malutki. Proszę, kochanie. Super pies, brawo. Brawo. Jeszcze to. No, brawo. Super. Fajnie. Cała przyjemność chodzenia wtedy z takim psem. Uważam, że to była świetna decyzja, wybór kursu Super Pies. Gdybym wiedziała wcześniej, że można tak psa poprowadzić fajnie, to nawet wcześniej bym zdecydowała się na to, żeby przyjechać. Uniknęlibyśmy wtedy pewnie roku takiego chaotycznego zachowania psa i naszego też pewnie. W pokusie Super Pies odbieram psa jako bardziej wyważonego, spokojnego, jest spokojniejszy,
bardziej zrównoważony, mniej pobudliwy na to, co się dzieje na zewnątrz, na psy, na ludzi. No, widzimy bardzo dużą poprawę tutaj w tym zachowaniu. Bardzo jest radosny, bardzo jest, myślę, towarzyski, sympatyczny. Myślę, że skrada też serca uczestników tutejszego kursu i trenerów, i w ogóle. No i tak, taki był właśnie Rocky. A słuchajcie, zobaczyłem, że jest tutaj z nami Aleksandra, czyli opiekunka Rockiego. Używamy z Rockiem takiej właśnie kolczatki Hermann Sprenger. Bywa, że po wyjściu ze spaceru, przyjściu ze spaceru leży całym ciałem razem z szyją w kolczatce na podłodze i wcale mu ona nie przeszkadza. Jestem ciekaw bardzo, Ola, czy udało się to doświadczenie z kursu Super Pies przenieść na codzienne życie z Rockiem, bo to jest bardzo ważne, nie? Żebyś nam może napisała. Fajnie, że jesteś dzisiaj z nami, bo to trochę jesteś bohaterką i Rock, jesteście bohaterami tej całej opowieści. Tutaj parę ważnych jest tematów, bo Ada pytała, pardon, jeszcze mnie trochę trzyma. Przeziębienie sprzed tygodnia. Czy kolczatka jest potrzebna? Tego samego nie można wypracować zwykłą obrożą. Ta sama metoda, inne narzędzie. Jeżeli nie, to dlaczego? Nie jestem wrogiem, ale nie rozumiem potrzeby ich użycia. Ada, dziękuję ci bardzo za to pytanie. Nie wiem, czy zauważyłaś tam, Ola mówiła rok, prawda? Rok prób zrobienia tego w inny sposób. Nie zadziałał. To jest bardzo długi czas, tak? Jeżeli możemy psu pomóc zrozumieć, jak się ma zachować, żeby było mu lepiej w życiu, to czemu tego nie zrobić? Ja uważam, że to jest nieetyczne. Poza tym, czy da się to wypracować zwykłą obrożą? Ludzie na zwykłej obroży z psami potrafią się tak ciągać, za przeproszeniem, że te psy po prostu się naprawdę na tych obrożach duszą, szarpią. Tak samo zresztą na szelkach. Kolczatka jest po prostu czymś w rodzaju wspomagania kierownicy. Nie? Czy musisz używać wspomagania kierownicy, skoro możesz jeździć samochodem, który nie ma wspomagania kierownicy? Możesz oczywiście jeździć takim samochodem, będzie to trudniejsze, bardziej się namęczysz, ale pewnie też dojedziesz. Tyle, że wiesz, no, czy nie możesz używać zamiast swojego smartfona telefonu stacjonarnego? No możesz, tak? Będziesz tylko ograniczona kablem i miejscem. Więc to troszeczkę czasami są pytania tego rodzaju, że pewne rzeczy można zrobić bardziej efektywnie, klarowniej, szybciej, lepiej, po prostu używając odpowiednich narzędzi. Tak samo jak ja nie wykopię tunelu gołymi rękami, tak? Potrzebuję do tego narzędzi, tak samo jeżeli chcesz osiągnąć pewien efekt, potrzebujesz odpowiednich narzędzi. Adrian tutaj ważną rzecz podnosi. Adrian Rykaczewski, nasz trener, behawiorysta w Iławie. Zresztą też zawsze na kursie Super Pies bardzo jestem wdzięczny za to, że Adrian prowadzi razem ze mną ten kurs i pomagamy sobie i właścicielom psów w osiągnięciu ich celów. A też oczywiście kurs Super Pies kształci trenerów, także właśnie behawiorystów. Tak? Czyli jeżeli ktoś zapisuje się na kurs zawodowy behawiorysta, to ma dwa zjazdy kursu Super Pies, na których uczy się tych wszystkich rzeczy, więc to jest naprawdę mega. No i Adrian jest jednym właśnie z, ja mówię, docentów Wesołej Łapki. Dobra, tyle wstępu. Teraz Adrian pisze tak. Zwróćcie uwagę na stosunek nagród do presji podczas pracy baci z kolczatką. Na początkowym etapie to dla psa naprawdę świetna zabawa. Dokładnie to było widać, prawda, że moment, w którym on doświadcza jakiegoś dotyku, nawet nie żadnego szarpnięcia ze strony kolczatki, on odwraca się w stronę basi, jest klik, który jest sygnałem nagrody i smakoły, który jest nagrodą. Więc tak naprawdę cały czas ten jego ogon po prostu szaleje w górze, on się cieszy z tego, co się tutaj dzieje, ponieważ nie jest to w żadnym wypadku dla niego żadne doświadczenie traumatyczne. Ludzie, którzy uważają, że stosowanie narzędzi, niezależnie od tego, jak się to robi, jest dla psa narzędziem traumatycznym, po prostu kłamią. I tyle. Tak. Więc nie można dać się zwariować. Jaka zmiana, pisze Beata. Super się patrzy na taką metamorfozę, zupełnie inne nastawienie pieska do całego świata. I to rzeczywiście tak jest, bo to jest tak, że pies jakby nagle zaczyna jakby
powiedział: jejku, to jest takie proste, nie mogłeś mi wcześniej powiedzieć. Nie? Jest super. I właśnie robota zrobiona jest po prostu szybko, a pies może się tylko cieszyć życiem. Zresztą mam taką... O, tutaj Basia jeszcze dopisuje. Basia Sobotka, czy Barbara, która właśnie jest trenerem i behawiorystą Wesołapki w Wrocławiu. Dokładnie, pies musi dobrze wiedzieć, co ma robić i musi mieć to wzmacniane. Rolą presji jest naprowadzenie go z powrotem właśnie na te zachowania pożądane i możliwość dalszego nagradzania za nie. Że jakby, ja zawsze mówię, że jakby rolą presji jest zwiększenie znaczenia ulgi jako wzmocnienia, ale nie chciałbym za bardzo brnąć tutaj w teorię, ponieważ właściwie właściciele psów muszą mieć pewność, że trener, który z nimi pracuje, zna te teorie na wyrywki w te i nazad i wie, dlaczego coś robi i po co coś robi. Natomiast samo jakby używanie terminów naukowych czy terminów właśnie z zakresu teorii uczenia się nie jest wcale potrzebne, żeby skutecznie z psem popracować. Trzeba to po prostu zrobić. I też Adrian słusznie zauważa, że kolczatko można pracować delikatnie niż na zwykłej obroży. I to prawda. I to absolutnie jest prawda. Zresztą widzieliście, jak tutaj Basia bardzo delikatnie pracowała na kolczatce. Łatwiej wprowadzać presję na kolczatce, to prawda, pisze Adrian. Ruta ćwiczy tak równanie, jest wyśmienicie. Szczera zabawa. Znaczy właśnie w szkoleniu chodzi o to, żeby pies się bawił i żeby rozumiał to, co robisz. Więc to są te dwa cele. Czołem X, doktor X1. Witam, panie Jacku. Czy 5-letniego Golden Retrievera da się nauczyć spacerować na różnej styczy? Pies pogodny i bez agresji? Tak. A moja odpowiedź jest krótka. Tak, da się. Chętnie bym się tego podjął. To nie jest żaden problem, tak naprawdę. No właśnie, Katarzyna. Ja używam łańcuszka u dużych psów, jest tak samo już teraz hejtowany jak kolczatka. Trzeba wiedzieć, jak używać, a nie hejtować. Wiesz, hejt się bierze z niezrozumienia i z uprzedzenia. Bo ktoś, kto używa mózgu, tak, będzie starał się zrozumieć, dlaczego to działa. Ja pamiętam, słuchajcie, jaką niesamowitą burzę wywołał mój film z Tobim, takim terrierem, który właśnie został przeze mnie wzięty na kolczatkę, ponieważ jego kontakt z właścicielem był zerowy. On absolutnie odmawiał jakiejkolwiek współpracy. Jedyne, co go interesowało, to wąchanie betonu, a później wąchanie linoleum. I w momencie, kiedy ja zastosowałem jedną korektę kolczatką, i to była ta plastikowa kolczatka, dokładnie ta, którą wam pokazywałem, po prostu to by się zmienił o 180 stopni. Tylko że ta zmiana nie mieściła się w głowie wszystkim tym, którzy uważają, że zastosowanie jakiegokolwiek narzędzia, które nie jest klikerem, i po prostu niszczy psa, a to by się nie zniszczył, to by zaczął pracować, to by zaczął być szczęśliwy, że wreszcie rozumie, o co chodzi, nie? I teraz jest taki dysonans poznawczy, nie? Powinno być tak, a jest inaczej. I mamy dwa wyjścia z tego. Albo powiedzieć, ok, postarajmy się zrozumieć, dlaczego tak się stało. I to robi Steven R. Lindsay na przykład, który pisze o zastosowaniu właśnie negatywnego wzmocnienia w szkoleniu. I on bardzo, bardzo uważnie jakby analizuje to, dlaczego to działa, dlaczego to jest ok. I mówi, że to jest wtórne, pozytywne wzmocnienie dla zachowań alternatywnych. Kiedyś o tym jeszcze pewnie pogadamy. Natomiast on nie mówi, a to jest złe, to tak nie powinno być. Bo wiecie, bo ideolodzy mają coś takiego, że jeżeli fakty przeczą ich tezom, to tym gorzej dla faktów. Natomiast osoba z otwartym umysłem, jak widzi, że coś się dzieje takiego, czego nie rozumie, ale jest ok, zastanawia się, co za tym stoi, jaki jest mechanizm, który powoduje, że to tak fajnie zadziałało. Nie? I wtedy mamy szansę na jakiś rozwój. Ola, o super, super, super.
Ola napisała, tak, to jest właścicielka Rokiego, żeby dla wszystkich było jasne. Witam, witam. Tak, utrzymuje się to zachowanie psa. Udało się je przenieść do nas. Bardzo jest zrozumiałe dla Rokiego, że idziemy 5 minut w kolczatce, podążanie, 5 minut luzem, polowanie, bo tutaj też wprowadzamy oczywiście spacer strukturalny, o którym Ola pisze. Dzięki bardzo, Olu, bo od kursu Super Pies już minęło parę ładnych tygodni, a widzisz, zachowanie się u psa utrzymuje, czyli on uczy się funkcjonować w nowy sposób w starym środowisku. Tak to po prostu działa. Okej. Radek, bajko, lapki i lapki. Fajna nazwa, naprawdę. Nie używam kolczatek lub innych narzędzi w treningu, jak i na co dzień nigdy nie mówię, że nie będę. Na jednych z obozów szkoleniowych poddają się pracy na smaczek, a także na obroży elektronicznej. Osiągnięcie założonego celu przez trenera zajęło mi tak na około 5 razy szybciej niż na smaczku. Nie jest to reklama obroży w żadnym wypadku. Pozdrawiam panią trener, która zaproponowała taki trening. Obroża elektroniczna jest też jednym z narzędzi, fenomenalnych narzędzi, sam jej używam. I w wielu, wielu, wielu wypadkach rzeczywiście pozwala nam na to, żeby coś, co normalnie bez zastosowania odpowiednich narzędzi zajęłoby nam miesiące, zrobić w ciągu dni, tak? A czasami w ciągu minut. I popatrzcie, z punktu widzenia psa, co jest lepsze? Męczenie się przez całe tygodnie, miesiące, tak? Z nieefektywnym treningiem, niż jasna komunikacja, to rób, tego nie rób. Ja mówię, okej, nie robię, bo psy są bardzo elastyczne, jeśli chodzi o wybranie zachowania, które jest, mówimy, adaptacyjne. Fajnie, że o tym napisałeś. No właśnie, tutaj psiaka jest może 7 kilo, boi się całego świata i jako obrożę spacerową jakaś mundrala zaleciła dławik, nie obrożę z półzaciskiem, a dławik. Pies ma ogon pod brodą z wrażenia. Właśnie bardzo dobrze, że o tym piszesz, bo to bardzo, bardzo bym chciał podkreślić. Ja nie jestem osobą i zresztą nikt z trenerów Wesołej Łapki, to nie są osoby, które stosują jedną metodę do każdego psa. My wiemy, jak stosować rozmaite narzędzia. I ogromnie często mi się zdarza, że ja właśnie zdejmuję psu kolczatkę. Albo mówię, nie, nie będziemy pracować na dławiku. Czy jakimś innym narzędziu. Zdejmujemy to. Nie będziemy tak robić. Dlaczego? Bo ten pies wymaga zupełnie czego innego. Budowania motywacji, budowania poczucia pewności siebie. Rozwinięcia swojego potencjału poprzez właśnie pracę tylko z pozytywnym wzmocnieniem. Jasne, że tak. Kiedyś pamiętam, z Adrianem się tak śmialiśmy, Adrianem Rykaczewskim się śmialiśmy, że my bardzo często mówimy ludziom, którzy stosują kolczatki, tylko oni się nie wstydzą nam do tego przyznać, nie? Bo my jesteśmy normalni. Mówią, stosujemy kolczatkę, ale właśnie robimy to tak, a my mówimy, nie, delikatniej to rób, nie tak mocno, nie trzeba tak mocno. Nie? Dlaczego? Bo my wiemy jak. A właściciel psa myśli, że jeżeli już założy psu kolczatkę czy obrożę elektroniczną, to musi używać silnych bodźców. Nieprawda. To jest naprawdę nieprawda. No, naprawdę nieprawda. Wojciech pyta, czy w tej metodzie pracy kolczatką jest wykorzystywana wyłącznie do wypracowania pewnych zachowań, czy po wypracowaniu dobrych zachowań możemy wrócić do zwykłej obroży? Ja bardzo lubię moje takie porównanie o gipsie. Jak se złamiesz nogę, dadzą ci w gips. I ten gips niestety trzeba utrzymać na nodze przez parę tygodni. Jak wcześniej go zdejmiesz, to noga dalej będzie złamana. I tak samo jest ze stosowaniem różnych narzędzi. Jeżeli pies nauczy się nowego sposobu funkcjonowania, to te narzędzia właściwie stają się niepotrzebne, bo po co, tak? Jak już masz nogę wygojoną, nie musisz chodzić o kulach. Tutaj fajnie, że się rozgadaliście. A co z psami, które na każdy spacer idą w kolczatce? Czy pies już rozumie, że nie powinna być zastąpiona obrożą? Często u dużych psów widuję, że kolczatka jest zamiast obrozi w razie co? Obroży w razie co? Kolczatka jest narzędziem treningowym, a większość ludzi, jeżeli już decyduje się na założenie kolczatki, to jest ona za luźna,
zakładana przez głowę, wisząca tutaj jak kolia, i pies przyzwyczaja się do tego, czyli habituuje, przyzwyczaja się do tego, że ciągnie na kolczatce. I wtedy, jeżeli tak robi, to takie zastosowanie kolczatki nazwałbym właśnie znęcaniem się nad psem. To nie ma sensu. To nie ma w ogóle najmniejszego sensu, znaczenia. To niczego psa nie uczy. To jest po prostu tylko zastąpienie jednej obroży drugą, a mechanizm jest dokładnie ten sam. Katarzyna. Dzięki łańcuszkowi wyprowadziłam psiaka schroniskowego z bardzo złej sytuacji. Wcześniej próbowali przez 8 miesięcy z kilkoma trenerami, behawiorystami. No, Katarzyno, najwyraźniej zastosowałaś właściwe narzędzie dla właściwego psa we właściwy sposób i we właściwym momencie. Mogę ci tylko pogratulować. Właśnie mówię, nie ma uniwersalnego narzędzia do każdego psa, nie ma uniwersalnego podejścia do każdego psa. Tak. Trzeba wiedzieć, kiedy zastosować jakie narzędzie. Ewentualnie można to sprawdzić, tylko to nie sprawdzamy w jakiś dramatyczny sposób, tylko wiem, dobra, mam scenariusz A, mam scenariusz B, mam scenariusz C. Jeżeli jeden się nie sprawdza, to biorę kolejny. Tak? Bo właśnie my zawsze, ja to też podkreślam na kursach dla trenerów, dla behawiorystów, słuchajcie, zawsze macie kilka scenariuszy. Tak? Jeżeli coś, co sobie wymyśliliście, nie działa, to wiecie, co możecie zrobić innego, potem jeszcze innego, w jaki sposób, że powiem, dostroić to wasze postępowanie do potrzeb psa. Ewa, kolczatka zyskała złą sławę przez ludzi, którzy ubiorą ją psu, niewłaściwie uważają, że przez samo sprawienie bólu psu ten nagle magicznie przestanie ciągnąć. Kompletnie nie rozumieją, po co ubierają kolczatkę, a tym samym pies nie rozumie, co od niego chcą. No więc dlatego właśnie wam pokazałem ten trening, który Basia Sobotka prowadziła z Rokim, żebyście zobaczyli, że po pierwsze, my stosujemy tę kolczatkę w sposób bardzo delikatny, ale zawsze w kontekście uczenia psa. Czyli tam jest mnóstwo nagród, to jest pozytywne wzmocnienie, ale też jest umiejętność psa uniknięcia presji, czyli negatywne wzmocnienie. Ja o tym mówię, że to jest strategia podwójnego wzmocnienia i to jest taka moja flagowa strategia. Zawsze strategia podwójnego wzmocnienia działa dwa razy szybciej niż strategia pojedynczego wzmocnienia. Tak. Zmiana sposobu myślenia i chęć nauczenia się czegoś wymaga od człowieka pokory i wysiłku. To prawda. A to jak widać jest dla wielu problemem. Psy uczą się szybko, jeszcze mają z tego radochę. Dlatego im trochę tego zazdroszczę, wiesz, Iwona, bo ja ostatnio przeczytałem taki wpis Mateusza Grzesiaka chyba, to taki, wiecie, dość znany coach, trener, bardzo go szanuję, chociaż nie znam osobiście. I on właśnie taki dość emocjonalny wpis na Facebooku zamieścił o tym, jak się uczył pokory, nie? Że to przychodzi z czasem, że możesz czegoś nie wiedzieć, nie umieć, że to nie jest nic złego. Nie? Natomiast jeżeli jesteś jeżeli coś robisz, widzisz, że to nie działa, to nie upieraj się, że to tak musi być. Po prostu przyznaj, że może czegoś jeszcze nie wiesz i spróbuj dowiedzieć się, co to jest i jak to zrobić lepiej. Już pewnie to wiele razy wam opowiadałem historię z Fredem Hassanem, który nauczył mnie właśnie takiego podejścia, gdzie ja się bardzo wymądrzałem, taki początkujący trener, wiecie, nie wiem, rok byłem trenerem, może dwa. Ja wszystko wiedziałem. Wszystko wiedziałem o psach, wszystko wiedziałem o szkoleniu, na każdy temat. Od obrony do nosworku. Znaczy, nie było jeszcze nosworku, nie, do pracy węchowej. Wszystko wiedziałem. I on tam pokazał jakiś film z psem, ja mu odpisałem, bo to facet w Stanach mieszka, więc mu odpisałem, że no fajnie, ale ja bym to zrobił tak i tak, nie? A on zamiast mnie po prostu zlać i powiedzieć spadaj, no i wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co napisałeś, chętnie się czegoś od ciebie nauczę, pokaż mi. I pomyślałem, że to jest dobry pomysł. Nie? Dobry pomysł, bo wiecie, takich internetowych guru
celebrytów, którzy po prostu gadają o różnych rzeczach, jest coraz więcej. Wystarczy, że ktoś po prostu włączy kamerę i gada. Natomiast weryfikacja jest pokaż mi. I to nie tak, żeby przetniesz po 5 sekund, żeby pokazać, że pies coś robi. Nie, to jest lipa. Pokaż. I to wtedy rzeczywiście coś. Jak chcecie, to wam pokażę tego, bo znalazłem ten film z Tobim, tym właśnie terrierem, który ciągnął. Mogę go wam tak przelecieć króciutko, żebyście zobaczyli właśnie, w jaki sposób kolczatka zastosowana na tym psie spowodowała po prostu dramatyczną zmianę jego zachowania i kontaktu z przewodnikiem. Także pokażę wam. Trochę wam będę komentował, dobra? Żeby było to ciekawsze. Więc problemem Tobiego jest brak skupienia na przewodniku. I on, słuchajcie, wąchał cały czas, tutaj przewijam, nie? Cały czas tak wąchał po prostu bruk. Ja już się załamałem. Po godzinie wąchania widać było, że ma właściciela kompletnie pod ogonem. Widzicie mnie? No więc stwierdziłem, dobra, zupełny brak skupienia. Być może podłoże jest dla niego zbyt rozpraszające. Pójdziemy gdzie indziej. Daj mu... Smaczków nie chce. Daj mu trochę dłuższą. Nie ma mowy, żeby się zwrócił uwagę na swojego przewodnika. Węszy cały czas. No wariat po prostu. Nie ma to sensu. No więc w takim razie tydzień później zapraszamy do sali. I słuchajcie, jest dokładnie to samo. Węszy linoleum. Dalej nie chce smakowych. Dalej ma właściciela, za przeproszeniem, pod ogonem. Dobra, zatrzymaj się. No i tak sobie węszy. To jest dość długi film, bo pokazałem, nawet się ostentacyjnie, słuchajcie, tyłem odwraca. Niektórzy mówią, to jest sygnał uspokajający. No, to jest po prostu ignorowanie przewodnika i tyle. No i tak to jest. Nie? I teraz, słuchajcie, ja mu założyłem kolczatkę plastikową, którą widzieliście. W momencie, kiedy on zaczął robić to, dostał jedną korektę, słownie jedną. I teraz popatrzcie, po przywołanie. Bez smyczy. To jest ten sam pies, ta sama sesja, ta sama sala. Nic się nie zmieniło. Daj mu teraz wolne, powiedz, ganiaj. Poza tym, że... Jasne. Że pies się... Biegnij z nim. Tak, pobaw się. Tak, Gerard, ja się prawie załamałem. Brawo. Dobrze. Idziesz w drugi kąt sali? Tutaj entuzjazm właściciela było widać. To było, nie, dobrze się z tego śmieję. Ale patrzcie. O. I teraz, słuchaj, popatrzcie, mamy kontakt wzrokowy, wspaniały, prawda? Dajesz. Będzie. Tak. Zatrzymaj się, siad. Działa, nie? I popatrzcie, przez 90% czasu smycz jest luźna, a więc pies nie czuje żadnego dotyku kolczatki. Nie? W odróżnieniu od zwykłej obroży, którego cały czas właśnie gdzieś tam uciskała. Chce się bawić, chce nawiązać interakcję. Nie? Powiem wam, że moi pozytywnie nastawieni koleżanki i koledzy po prostu uznali to, że to jest kompletna herezja. Ja miałem problem wtedy z tym. Niego tym samym tonem nie wąchamy. Jak mogłeś, mówię, ale to działa. To powoduje, że pies jest szczęśliwszy, że jest normalny, że pracuje z właścicielem, że przestaje się rzucać. No to co w tym złego, nie? Kolczatka. Widzicie, jak skupimy się na narzędziu zamiast na temacie, który mamy do przepracowania, jakie to jest smutne. No i tutaj sobie tam siadam, wchodzi, wychodzi, słuchajcie, no... To już właśnie taki normalny trening. Okej. Okay. Tak jest. No właśnie. Ja muszę co jakiś czas zdejmować z mojego psa obroże, bo ludziska nie wierzą, że w środku nie ma kolców. A obroża szeroka jest zazwyczaj za luźno noszona. Luna lubi luz. Pół husky. Ja bardzo często tak mam.
że ktoś właśnie pyta mnie, nie, czy ja używam obroży elektronicznej, jeśli chodzi o frele. Nie? Ja mówię, tak, oczywiście, na każdy spacer zakładam jej obrożę elektroniczną. A jak często musisz ją ładować? Ja powiem wam, że ja ją ładuję raz na 2 miesiące, dlatego że ja jej po prostu nie używam, czyli ja jej nie włączam. Po prostu przez 99% sytuacji nie muszę jej używać, więc dlatego tak rzadko ją ładuję. Natomiast co mi to daje? Daje mi to takie dodatkowe zabezpieczenie, że w sytuacji awaryjnej zawsze mógłbym jej użyć. Nie? I to jest właśnie fajne. Okej. I chyba już ostatni post na dzisiaj. Katarzyna. Niestety pozytywne metody są skuteczne przy psiakach prowadzonych prawidłowo od szczeniaka. Niestety przy problemach w historii psa trzeba też postawić jasne granice. Podobnie z dziećmi. Jeśli od małego z dzieckiem się rozmawia, go szanuje, chwali, to idzie do szkoły i nie ma problemu. Ale jak trafia dziecko z problematycznego domu i zaczyna bić inne dziecko, to nauczyciel powinien móc złapać to dziecko za rękę, co już jest uważane za przemoc wobec niektórych. Wiesz, troszkę bym z tym jednak podyskutował. Po pierwsze, dziecku możesz coś wyjaśnić, tak? Możesz z nim porozmawiać. Ono może ci coś powiedzieć, używając języka. Pies nie może. To pierwsza różnica. Po drugie, pozytywne metody zawsze są skuteczne, nie tylko w przypadku psów prowadzonych prawidłowo od szczeniaka. Natomiast granice są konieczne, także przy psie prowadzonym prawidłowo od szczeniaka w domu. Brak granic, brak zasad powoduje, że pies czuje się zagubiony i wtedy zaczynają się pojawiać problemy behawioralne. Nieważne, czy to jest pies od szczeniaka, czy to jest pies ze schroniska, czy to jest pies młody, stary, to nie ma znaczenia. Granice, ograniczenia, zasady są niezbędne w życiu psa, tak samo jak nagradzanie go za to, co jest fajne. Tymczasem bardzo wiele osób niestety skupia się na tym, co jest niefajne, czyli reaguje i zwraca uwagę na psa wtedy, kiedy pies robi coś, co mu się nie podoba, a milczy wtedy, kiedy pies robi coś, co chcemy, żeby robił. W filmie, który widzieliście, właśnie gdzie Basia pracowała z Rokim, sytuacja była odwrotna. On dostawał mnóstwo informacji o tym, że robi dobrze, kiedy właśnie ustępował od presji, nawiązywał kontakt z trenerką, kiedy zachował się fajnie i spokojnie względem innych ludzi i psów. Natomiast nie było praktycznie żadnego, ani razu, sprawdziłem to, ani razu nie było czegoś takiego, co można było nazwać karą, czyli tam szarpnięcia, powiedzenia źle, nie, i tak dalej, prawda? Uczyliśmy psa ustępowania od presji i dostawania za to nagrody, zamiast właśnie takiego prostego i zwykłego karania, które jest dość charakterystyczne dla tak zwanej starej szkoły. Jej, kochani, przeciągnąłem trochę, ale myślę, że temat jest niezwykle ważny, niezwykle istotny, dlatego wybaczcie, że trochę was przetrzymałem. Chciałbym wam bardzo podziękować, że byliście ze mną przez ten czas. Pewnie to nie jest ostatnie nasze podejście do tematu różnych sprzętów, narzędzi szkoleniowych. Tych wszystkich, którzy interesują się kursami zawodowymi, oczywiście serdecznie zapraszam do dołączenia do grona studentów Wesołej Łapki. Do końca listopada trwają zapisy do drużyny G, z którą będę się spotykać osobiście co tydzień przez 2 miesiące, żeby pomóc wam w nauce. Niezależnie od tego, oczywiście są zjazdy praktyczne, dlatego że moim zdaniem prawdziwy trener, prawdziwy behawiorysta powinien być nie tylko teoretykiem, ale przede wszystkim potrafić tę teorię zastosować w praktyce. Także jeśli macie takie marzenie, aby pracować sensownie z psami, korzystając ze wszystkich narzędzi, z naukowej wiedzy, nie tylko wybiórczej, ale z wszystkich zdobyczy nauki, zapraszam serdecznie do dołączenia do grona studentów. A tymczasem trzymajcie się, życzę wam dobrej nocy, pozdrawiam serdecznie, pa, pa.